Bartek Niewiadomski, Samadhi, odcinek 4, czyta autor. Najpierw napis. Lewe skrzydło, proszę wybrać jedno ujęcie. I zaczął się film. Bez jakiegokolwiek dźwięku czy muzyki, bez żadnego wstępu, wprowadzenia. Od razu, od pierwszych sekund zaczęło się miażdżenie umysłu. Wystawianie mojej psychiki na bardzo ciężką próbę. To nie było oglądanie. To było fizyczne doświadczanie obrazu, tej chorej kompilacji ujęć. Zdeformowane ludzkie ciało oddające się najbardziej chorym i zwyrodniałym dewiacjom seksualnym. Brutalny sadyzm, masochizm podkreślony obrzydliwością wszelką. Brak słów, aby to opisać. Wszędzie krew, ekstaza bólu. Mięso z mięsem, żywe z martwym. Kwitnące z gnijącym. Samo patrzenie na to wszystko boli strasznie. Życie powstające, życie odbierane. Obrzęd jakiś pierwotny. Bezgranicznie brutalna forma inicjacji. Nie do przejścia, pozostając żywym. Koszmar wśród koszmarów. Horror, ale bez efektu. Wszystko żywe lub martwe naprawdę. To nie jest film. To nie są aktorzy. Bardziej dokument, zapis wydarzenia. To musi być ostatnie nagranie, w którym brali udział. Które ujęcie mam wybrać z tego szaleństwa? Tu nie ma skali. Każdy kadr maksymalnie wykracza poza granicę postrzegania i rozumienia. Koniec. Ciemność. Kilkadziesiąt sekund, po których wszystko, co zobaczę, zmieni swoją wartość i poziom estetyki. Druga taśma. I znowu najpierw nazwijmy to tytuł. Prawe skrzydło, proszę wybrać jedno ujęcie. Zaczyna się tak jak wcześniej, żadnego oswajania z chorą materią, od początku atak. Wszystko tak samo chore i pojebane jak na pierwszej taśmie. Jest kilka nowych atrakcji jednak. Kanibalizm. Seksualny kanibalizm. Modliszki w ludzkich ciałach, z anatomiczną dokładnością, jakby zostali żywcem przeniesieni z jakiegoś atlasu patologii, chorób genetycznych, czy innych pozycji mniej lub bardziej naukowych. Atlas osobliwości. Jakiś niemożliwie zdeformowany karzeł patroszy kobietę. Jej wnętrzności od razu lądują na wielkim srebrnym półmisku. Przystrajane są sałatą, owocami, jakieś kwiaty i od razu podawane jest to siedzącym przy stole. Siedzącym, leżącym. Jakiś kadłubek uwiązany w uprząż wisi nad stołem głową w dół i próbuje zębami chwycić choćby kawałek trzewi z półmiska. Ta patroszona jest jeszcze żywa. Patrzy na to wszystko wzrokiem, który mówi: smacznego. Później jest już tylko mięsem. Surowym, bezwładnym ludzkim mięsem. Produktem, który inny potworek z serdecznym uśmiechem na gębie rzuca na stół obok, po czym rozbiera jak tuszę wieprzową i wrzuca kawałki mięsa do wielkiego złoto-srebrnego kotła i miesza. Następne ujęcie. Bez ręki gość pieprzy ostro inną lub innego uczestnika biesiady. Nie sposób rozpoznać, czy to kobieta, czy mężczyzna. Kolejny w tym czasie wycina tej brutalnie rżniętej istocie fragmenty ciała. Z pleców, bioder, ud i karmi tego bez rąk. Jak dzieciaka. Łyżką wyjmuje oko. Oko znika w ustach bezrękiego. Twarz z pustym oczodołem zakneblowana kocim łbem. Ściemnienie. Koniec. Wyciągam fajki. Muszę zapalić. Jeżeli wcześniej była to dla mnie taka mała zagadka, dlaczego to wszystko... Wszystko to, co będę tu robił, ma pozostać tajemnicą, to teraz już doskonale wiem. I nie dziwi mnie to wcale, że elegantnie chcę się tym chwalić. Tylko teraz pojawia się kolejne pytanie. Po co to wszystko? Gdzie jest sens ozdabiania tej wspaniałej sali tak strasznym w treści muralem? Została jeszcze jedna taśma. Główna część tryptyku. Jest to tylko jedno ujęcie. Przez pół minuty miałem wątpliwą przyjemność podziwiania samego eleganta. Siedział w tym swoim śnieżno-białym garniturze, w czerwonych glanach i w tęczowych lenonkach na nosie. Siedział na tronie zbudowanym jakby z żywej, organicznej materii. Czarno-złoty, obślizgły i zdecydowanie obrzydliwy. Za nim, w tle, była olbrzymia wagina. Zaropiała, brudna, zarośnięta spełzającym między włosami łonowym robactwem. Całości dopełniała jeszcze asysta mu w ilości kilkuset tysięcy. Zżygałem się.
Reakcja jak najbardziej prawidłowa. Niedługo wszystko pan zrozumie, panie Clint. Ruda Lil. Czyżby tak szybko minęło te pół godziny? Przepraszam. Trochę to wszystko szokujące. Gdyby było trochę, nie ubrudziłby pan podłogi. Naprawdę przepraszam. Powiedziałem trochę zawstydzony. Poproszę o jakąś szmatę i wiadro z wodą. Posprzątam to. Nie trzeba, panie Clint. Odpowiedziała, uspokajając mnie. Skoro tak pana poruszył ten obraz, to znaczy, że jest to wybitne dzieło sztuki. Podejmie się pan tej pracy? Czy możemy sobie mówić po imieniu? Skoro będziemy się, jak podejrzewam, dość często tu widywać? Dobrze, Manch, nie mam nic przeciw. Uśmiechnęła się figlarnie, albo tylko mi się wydawało. Wybacz mi, Lil, ale nie wiem, gdzie szukać w tym czymś wybitności. Jakiś bardzo chory umysł to wymyślił i tyle. Różne szajby chodzą po tym świecie. No ale okej, nie mi to oceniać. Podejmuję się tej pracy. Bardzo się cieszę, Manch. Zarówno z tego, że to ty wykonasz ten mural, jak i z czekającej nas, że tak powiem, współpracy. Proszę, pamiętaj jednak o obowiązującej cię tajemnicy, okej? W przeciwieństwie do pana Lila Cross, bo lubiłam cię. I szkoda byłoby to zepsuć. Chodźmy. Odprowadzę cię. W milczeniu szliśmy przez pogrążone w mroku i ciszy korytarze. Prowadziła mnie jakąś inną drogą. Nie było schodów, ostrych zakrętów. Jedyny towarzyszący nam dźwięk to odgłos naszych kroków. To też było dowodem, że idziemy zupełnie inną drogą. Nie potrafiłem się skupić. W głowie miałem cały czas bardzo szybki pokaz slajdu z doświadczonego przed chwilą koszmaru. Próbowałem odpędzić te migawki, błyski szaleństwa, fantazjowanie Monil. Niestety nic z tego nie wychodziło. Potworności, które widziałem, stały się implantem w mojej głowie. Nie dały się usunąć. Po chwili byliśmy na zewnątrz. Do zobaczenia, Marcz. Niedługo ponownie się zobaczymy. Jedź ostrożnie, proszę. Może następnym razem porozmawiamy trochę dłużej? Spokojnej nocy. Kusi mnie rudzielec jeden. W sumie? Dlaczego nie? Uśmiechnąłem się w myślach. Dobranoc, Lil First Garden. Bardzo oryginalnie się nazywasz, to jest... Wszystko w swoim czasie, Manch, przerwała. Dobranoc. Odwróciła się i poszła w stronę monolitu. Wierzę na nią, patrzę. Chcę tego, by ją podziwiać. Myśleć o niej w dokładnie taki sposób. Tylko taki. Wydaje się być niemożliwe, aby ktoś mógł zrobić coś takiego i w dodatku uważać to za dzieło sztuki. Wybitne dzieło sztuki. Z jednej strony najbardziej obrzydliwe i chore rzeczy, jakie można sobie wyobrazić, a z drugiej ta ruda z tym bardzo zimno brzmiącym nazwiskiem. Tam brzydota, tu niewątpliwe piękno. Co to za ekipa jest? Elegant, Lila Cross, który już wiem, że nie przepada za mną, i Lil First Garden, która, jak sama powiedziała, w przeciwieństwie do Lila Crossa, polubiła mnie. I dlaczego istnieje ryzyko popsucia tej relacji? Co można zepsuć? Wieczór pełen wrażeń. Mocnych wrażeń. Od wieków się nie pożygałem, a już na pewno nie przy jakimkolwiek filmie. Czegoś takiego jednak nie widziałem jeszcze i nie wiem, czy chcę jeszcze kiedyś coś podobnego oglądać. Chciał, nie chciał, będę musiał. Nie ma co wnikać. Zrobić swoje i tyle. Jeszcze Iwan. Ciekawe, czy doszedł choć trochę do siebie. Za mniej więcej godzinę będę w domu. Tutaj spędziłem jakieś 40 minut, godzinę jechałem. W sumie to nie będzie mnie 3 godziny, więc możliwe jest, że pies Churchilla wrócił do żywych. Tsukashi na pewno go przypilnował, nie ma co się martwić. Najbardziej interesujące jest to, z jaką rewelacją przyszedł. Może przyszedł to zbyt duże słowo, ale coś niezwykłego musiało go przygnać do mnie w takim właśnie stanie. Znam go trochę i jeżeli byłaby to jakaś zwykła sprawa, to by odpuścił i powiedziałby mi o niej dopiero przy najbliższym spotkaniu. A tu taki wyczyn i takie poświęcenie. I jeszcze ona... Pojawiła się w moich myślach. Tęsknię za nią. Bardzo tęsknię. Znam ją. Jedyna prawdziwa Fata Morgana. Ponad czasem, ponad fizycznością jakąkolwiek. Wiem, że istnieje. Wiem, że niedługo ją spotkam. Wiem, że ją kocham. Zawsze ją kochałem i zawsze będę. Szaleństwo jakieś. Żadnej pamięci, imienia, miejsca, żadnych wspomnień, a jednak wiem to wszystko.
Nie mogę skojarzyć jej z niczym, z żadną sytuacją, miejscem. Ona jest. Pojawiła się w mojej duszy, w moim świecie. Pojawiła się nagle, znikąd. Namalowałem ją podświadomie, automatycznie, jakby czekała gdzieś w jakimś niebycie na swój czas. Na odpowiedni moment, aby się ujawnić i przypomnieć mi o sobie. Mówi do mnie. Rozmawiam z nią. Brakuje mi jej, jej bliskości, ciepła, dotyku. Pozamaterialnie ją czuję. Pozazmysłowo. Ona jest. Z tych lotów w kierunku astralnego obiektu mojego uwielbienia wyrwał mnie dźwięk telefonu. To Iwan, dobrze. Znak, że żyje. No jak tam, Iwan? Ogarnąłeś się trochę? A gdzie ty jesteś? Zdechnę zaraz. Cukarzik był przed chwilą i chwała mu, bo mi życie uratował pewnie. Niby zwykła woda, ile dobroci może sprawić. Poczekam tu na ciebie. Pogadać musimy. Wysapał do słuchawki. Dobra, czekaj. Mniej więcej za godzinę będę, może trochę wcześniej. Napijemy się czegoś, bo muszę odreagować. Nie do końca jestem pewien, czy mój organizm przyjmie cokolwiek, ale myśl o alkoholu normalnie mi się... cofa mi się. Ty, to ewentualnie bawarkę jakąś. Postawi cię na nogi. Ja muszę coś łyknąć. Niedługo będę, czekaj tam na mnie. Rozłączyłem się. Jadąc do domu, przypomniała o sobie moja mała dolegliwość, która coraz częściej zaczyna mi przeszkadzać, żeby nie powiedzieć wkurwiać, bo stanowi ona bardzo poważne zagrożenie dla mojej zawodowej przyszłości. Chwilę po tym, jak hucznie obchodziłem 30 urodziny, zaczęło pojawiać się takie dziwne uczucie w dłoniach i stopach. Na początku absolutnie się tym nie przejmowałem. Tłumaczyłem to sobie, że to na pewno przez zmęczenie czy zbyt intensywne imprezowanie. Zaczęło się od lekkiego mrowienia. Najpierw w jednej, później w obu dłoniach. Od nadgarstka po puszki palców. Nie przeszkadzało mi to jakoś szczególnie. Trwało to od kilkunastu sekund do maksymalnie minuty i przechodziło. Po jakimś czasie zacząłem odczuwać to samo w stopach. Teraz jest już trochę gorzej. Od chwili, gdy stopy i dłonie zaczynają drętwieć, do całkowitego ich bezwładu mija kilka sekund. Trwa to obecnie od kilku do kilkunastu minut i doprowadza mnie to do szału. Szwędałem się z tym po lekarzach, znachorach i innych magikach, ale jedyne, co mi powiedzieli, to to, że nerwy mają gdzieś jakąś przeszkodę, ale za cholerę nie potrafią określić, gdzie ta jebana przeszkoda jest. Żadne rentgeny, prądy, zastrzyki i inne cuda medycyny nie zlikwidowały drętwienia. No i właśnie teraz zaczyna się taka akcja. Czuję, że mrowią mnie ręce i stopy. Zjechałem na pobocze, póki jeszcze mam nad nimi odrobinę władzy. Za każdym razem ogarnia mnie straszna myśl. A co będzie, jeżeli tym razem to nie minie? Przeraża mnie to, że mogę zostać z bezwładnymi dłońmi i stopami. Przesrana sytuacja. Siedzę w aucie. Czekam z nadzieją, że to jeszcze nie teraz. Znów pojawia się ona. Patrzy na mnie, dotyka stóp, dłoni. Krępująca sytuacja. Mówi do mnie. Oczami, ciałem, bez zdań, dźwięków. Nie porusza ustami, ale wiem, że mówi do mnie. I wiem, co mówi. Już niedługo wszystko zrozumiesz. Już bardzo niedługo. Tęsknię tak bardzo. Dobry wieczór. Jakiś gliniarz. Stoi i patrzy mi głęboko w oczy. Wszystko w porządku? Cały czas uważnie mi się przygląda. Dobry wieczór. Tak, wszystko okej. Musiałem się zatrzymać i chwilę odpocząć. Jeżeli każe mi wysiąść, to będzie problem. Z roboty wracam. Bardzo długo dziś pracowałem, a jeszcze kawałek drogi przede mną. Bardzo chcę cało dojechać do domu. Krótka przerwa i jadę dalej. Proszę mi pokazać pańskie prawo jazdy, ubezpieczenie i dowód rejestracyjny. Już, sekunda. Całe szczęście, że drętwienie powoli mija. Mam nadzieję, że dokumenty gdzieś tu są, bo jak nie, no to będzie nieciekawie. Znalazłem je w schowku między jakimiś śmieciami. Proszę bardzo. Podałem je gliniarzowi. Czym pan się zajmuje, że do tej pory pan pracuje? No co za glina. Mógłby dać już sobie spokój. Ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję, to dyskusja z przedstawicielem władzy teraz. Jestem tak zwanym artystą.
Maluję moim klientom obrazy na ścianach. Czasami kopię jakichś znanych dzieł, a czasami moje kompozycje. No wie pan, no wszystko olbrzymie formaty, dużo zleceń, to i dzień pracy wydłużony. Nazywa się pan Manchester Klimecki, tak? Nazwisko wcale nie jakieś bardzo oryginalne. Skąd takie imię, jeżeli mogę wiedzieć? Ojciec był wielkim fanem futbolu, a że całe życie kibicował tylko jednej drużynie i nie bardzo potrafił dogadywać się z matką, postanowił, że będę nosił imię po jego ukochanym klubie. Taka to historia, podobno. Znam ten klub. Ale wie pan co, panie Manchester? Zdecydowanie bardziej wolę koszykówkę. Proszę nie stać tu zbyt długo. Ten odcinek drogi jest dość kiepsko oświetlony. Sam ledwo pana zauważyłem. Spokojnej nocy życzę. Oddał mi papiery, przez chwilę jeszcze patrzył na mnie uważnie. Wszystko w porządku, tak? Palnąłem bez sensu. A nie? Tak na mnie spojrzał, jakby wiedział o czym ja nie mam zielonego pojęcia. Chciałem się upewnić, czy mogę dalej jechać. No oczywiście, panie Manchester. Dobranoc i szerokiej drogi. Dzięki. Wzajemnie. Tylko ojciec mówił do mnie po imieniu, jakie mam w dokumentach. Nigdy żadnych zdrobnień, zawsze pełne imię. Najbardziej irytowało go to, że matka nigdy go nie używała. Zawsze mówiła, mancz zrób to, albo mancz iść tam i tam. Stary wtedy aż się pienił, co matulę skądinąd bardzo bawiło. Własne nazwisko ostatni raz słyszałem chyba w szkole. Zapomniałem prawie jak brzmi. Klimecki. Myślisz, że to on? Że tym razem jest to dokładnie on? Elegant siedział w swoim bardzo sterylnie urządzonym gabinecie, bez żadnych zbędnych mebli, żadnych regałów z książkami czy jakimiś dokumentami. Nic. Tylko duże, w całości szklane biurko, a przy nim olbrzymi rzeźbiony fotel. Właśnie siedząc przy nim uwielbiał przyjmować interesantów czy przeprowadzać mniej lub bardziej osobiste rozmowy ze swoimi ludźmi. Na biurku także nic zbędnego. Kilka kartek papieru, duży kałamar z umieszczonym w nim olbrzymim gęsim piórem, a obok otwarta teczka, maksymalnie wypełniona jakimiś dokumentami. Ściany sterylnie białe. Podłoga i sufit, lustrzana czerń. Myślisz, że nie mylimy się? Powtórzył. Ja nie myślę. Ja to wiem. Ja to czuję każdą najmniejszą cząstką mojego istnienia. Wiem to na pewno, Ben. A ona? Czy wiemy, gdzie jest i kim jest teraz? Jeżeli masz taką pewność odnośnie naszego malarza, czy wiesz coś także o niej? O niezbędnej dla powodzenia naszej misji drugiej części wszystkiego. Lil nie odpowiada. Odpłynęła gdzieś daleko myślami. Gdzieś bardzo daleko. Lil! Proszę się skupić. To jest niezwykle ważne. Od tej wiedzy, gdzie i kim ona teraz jest, zależy wszystko. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Ben Satnell powiedział to tylko odrobinę mniej spokojnie niż zwykle. Wiem, że bardzo wiele od niej zależy, tylko że... Słucham? Satnell wyprostował się w swoim tronie. Proszę mi wybaczyć. Nigdy wcześniej nie odczuwałem tak skrajnych uczuć, gdy myślę o tym, do czego dążymy. Wybacz mi, Ben, ale w całej historii świata po raz pierwszy czegoś nie wiem. Powiedziała tu z wyraźnym smutkiem w głosie. Martwi mnie to, Ben, że po raz pierwszy mam jakieś wątpliwości. Że czegoś nie wiem. Lil, kochana, czynimy dobro, wiedz to. To, że masz wątpliwości, czyni cię kobietą mądrą, czemu dałaś dowód już bardzo dawno temu. Nie przejmuj się tym, nad wszystkim panuję. I wiedz, zresztą wiesz to od dawna, od samego początku. Nie robimy krzywdy. Nikomu. Nigdy. Wszystko, czego sobie życzysz, Ben. Wszystko. Zawsze. Wszędzie. Wiem, Lil. Możesz odejść. Poproś do mnie pana Lila, Crowe. Dziękuję ci. Dobranoc, Ben. Satnell spojrzał na nią spod swoich hipisowskich okularów i nieznacznie skinął głową na pożegnanie. Lil, zamykając za sobą drzwi, dyskretnie wytarła swoimi długimi, ognistymi włosami łzę. Jej pierwszą łzę. Lila Krauza znalazła w poczekalni, a raczej w pięciobocznym holu główny monolitu.
Po środku każdej ściany zaczynał się korytarz. Jeden prowadził do wejścia, pozostałe znikały w ciemności gmachu. Pod jedną ze ścian na ławce siedział Lila Cross. Zawsze tu jest i czeka, aż Ben Sutton go poprosi do siebie, albo wyda jakieś polecenie, albo po prostu pozwoli mu odpocząć. Lila Cross z sobie znanych tylko powodów jest jak wierny pies Sutnella. Zawsze w pełnej gotowości. Pan Sutnell prosi cię do siebie. Natychmiast. Lila Cross poderwał się na równe nogi, gdy tylko dostrzegł Lil wychodzącą z korytarza. Tak jest. Idę. Odpowiedział stojąc na baczność. Stał tak, dopóki Lil nie zniknęła z pola jego widzenia. Dopiero wtedy szybkim krokiem ruszył w ciemność, z której wyszła First Garden. Proszę. Spokojnie, ale dość głośno powiedział Sutnell, uprzedzając pukanie do drzwi. Wzywał mnie pan, panie Sutnell. Jestem. Lila Cross miał bardzo specyficzny sposób wysławiania się. Chyba nikt poza Sutnellem i Lil nie wiedział, co nastąpi po tym, gdy Lila Cross się odezwie. Czy spadnie czyjaś głowa, czy nastąpi odrobina serdeczności. Nikt nie wiedział, co go czeka. Panie Dash, proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Tak. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego nie lubi pan naszego artysty, pana Klimta? Panie Sutnell, dobrze pan wie dlaczego. Proszę mi przypomnieć. Odkąd wiem, kim jestem, nigdy go nie lubiłem. On także o tym wie. Różnica jest jednak taka, że on nie wie, kim jest tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że jeszcze nie wie. Dobrze, panie Dash, rozumiem to. Tylko prośbę mam do pana taką. Słucham, panie Sutnell. Jestem do pana absolutnej dyspozycji. Panie Dash, proszę pana o to, aby swoją niechęć do pana Klimta schował pan gdzieś głęboko w sobie i nie uzewnętrzniał tego. Dobrze, panie Dash? Oczywiście. Może pan teraz iść odpocząć. Nie będę już pana potrzebował. Dziękuję, panie Sutnell. Dobranoc. Beznamiętnie odprawił Lila Crowsa. Dobranoc, panie Sutnell. Dash skłonił się w pas i tyłem kierował się w stronę drzwi. Wyszedł, dusząc w sobie cały ogrom nienawiści, bardzo starej nienawiści do Mancha Klimta. Zapomniane i odnawiane ciągle na nowo, mimo olbrzymich starań Dash, Lila Cross nie potrafi pozbyć się tego wstrętnego uczucia, które trawi go jak choroba od bardzo długiego czasu. Od początku tej paskudnej, ale niestety niezbędnej świadomości, kim naprawdę jest, kim był i kim pewnie będzie. Za każdym razem mocno wierzy w to, że to już ostatni raz. Że w końcu zostanie mu wybaczone to, co kiedyś zrobił i nastąpi tak upragniony koniec pokuty. Czasami jest mu już wszystko jedno, czy zostanie już na zawsze potępieńcem, czy będzie wolny. Tak długo w tym trwa, że nie jest przekonany, co byłoby lepsze. O normalnym życiu już dawno temu zapomniał. Ben Sutnell jest jego piętnem, jego sumieniem od tak dawna, że z trudnością odnajduje w pamięci czasy, w których go nie znał. Pojawił się w jego świecie razem z Lil First Garden. Oni uświadomili mu, jakie konsekwencje ma czyn, którego się dopuścił. Oni oświecili go, Dasha Lila Crowsa, okrutnego, bezwzględnego zabijaki i idealnego złoczyńcy, kim jest i jaki jest cel jego istnienia. Idąc ciemnym korytarzem, Dash gubił się we własnych myślach. Nie lubił tego, nie lubił myśleć. Jest stworzeniem czarno-białym. Albo żyj, albo umieraj. Albo kochaj, albo nienawidź. Nie zna kompromisów. Jego brudna dusza jest już bardzo zmęczona, ale Dash wie, że czeka go jeszcze najważniejsze wyzwanie. Szczerze się obawia, czy sobie z tym poradzi. Męcząca go od zawsze suchość w gardle kazała przyspieszyć kroku. Chce znaleźć się w końcu w swojej celi, w swojej samotni. Tam odpocznie. Będzie się starał odpędzić myśli jakiekolwiek. Jedna z nich jest silniejsza od niego. Jedno pytanie powracające zawsze. Czy wtedy postąpiłby inaczej? Za każdym razem odpowiada sobie tak samo. Nie.